rudery z Decathlonu za 260 zł, jakby ktoś był zainteresowany. Zobaczymy, jak się dzisiaj sprawią. Ja to sobie już przymocowałem o uchwyt na wędkę. Wygodnie jest podczas brudzenia. I lecimy. Widzimy się nad wodą. Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to pierwsza moja wyprawa w tym roku. Zaczynam w tym roku sezon trochę wcześniej niż normalnie, bo zazwyczaj zaczynałem go 1 maja. Ale w związku z tym, że w zeszłym roku tak spodobało mi się polowanie na pstrągi, to tak mi się wkręciło to łowienie, że musiałem zdecydowanie jeszcze tutaj na wiosnę, przed majówką, pojechać na tą moją zeszłoroczną rzekę. Niedużą rzekę w sumie. Jestem mega szczęśliwy, że mogę być już nad wodą i próbować tutaj szukać tych kropasków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pogoda jest mega na zewnątrz, widać już zdecydowanie wiosnę, natomiast w wodzie na pewno nie. Woda jest jeszcze mega zimna. Ja bym powiedział, że jest to raczej jesień-zima, także łowienie dzisiaj podejrzewam, że będzie specyficzne, bardziej jesienno-zimowe niż wiosenne. Czyli będę się starał w miarę możliwości oczywiście jak najwolniej prowadzić przynętę. Zobaczymy, na początek będą szły gumki, przede wszystkim te, które dały mi w zeszłym roku ryby. Gumki od Boroda Bite, zobaczycie sami w jakich kolorach. Za mną już tutaj widzicie pierwszą miejscówkę, od której zacznę łowić. Dlatego nie chcę być tutaj za głośno, żeby tych ryb nie przepłoszyć. Tym bardziej, że teraz o tej porze nie ma jeszcze kajaków, także te ryby mogą być bardzo płochliwe. No i zobaczymy, mam ze sobą dzisiaj nową wędeczkę. Wędka, którą kupiłem tak naprawdę do dropshota. Natomiast myślę, że ona mi się fajnie sprawdzi tutaj na pstrąga. Także dzisiaj nowy kijek na ten sezon. Shimano Diaflash do 10 gram, 2,23 długości. Wklejeczka oczywiście. No i zobaczymy. Delikatna szczytóweczka, idealna wędka do dropshota. No myślę, że też się sprawdzi na pstrągach. No i zobaczymy, będziemy brodzić, oczywiście też nie wszędzie, gdzie się da rzucać z brzegu, będziemy rzucali z brzegu, żeby jak najmniej do tej wody wchodzić. Oczywiście będę się starał zachowywać jak najciszej, akurat w moim przypadku to jest ciężko, ale zobaczymy. No i zobaczymy, czy coś tu się uda wydłubać, także nie marnujemy czasu, bo dużo go nie mam. Także zaczynamy łowienie, mamy godzinę 13, także jedziemy z tematem, oglądajcie, a ja wchodzę do wody, piona. No i dobra, tak jak mówiłem, na pierwszy ogień założymy tutaj przynętę od Boroda Bites, ta, która w zeszłym roku dała mi rybki. Na początku założymy na mniejszej główce. No będę się starał tutaj jak najwolniej prowadzić tą przynętę. Wiadomo, że czasami nurt na to nie pozwoli. Natomiast mam taki plan, no tak jak wam mówiłem na początku, że no tutaj w wodzie moim zdaniem zima, albo co najmniej jesień. Woda jest bardzo zimna. No ale zobaczymy. Dobra, może coś się tutaj uda wydłubać. No i dobra, tutaj do wody wchodził nie będę. Po cichutku tu podejdę, żeby móc sobie rzucić. No i zobaczymy, co to będzie. No i słuchajcie. Pierwszy w tym roku rzut, ale ładnie leci tą wędeczką, ta przynęta. Pięknie leci tutaj, z tej strony podejdziemy. No dłuższa wędka, znacznie lepsze rzuty na pewno będą. Żeby nie urwać przynęty. Pierwszą rybkę. Co prawda maluszek, ale jest. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Malutki. Pamiętajcie, żeby zmoczyć
zmoczyć rękę, ale się niefortunnie zahaczył. Ale maluszek, ja wiem, 25 cm. Leź do wody. Ach, poszedł. Poszedł. Ale pierwsza rybka zaliczona. Słuchajcie. Pierwsze pół godziny łowienia za mną. Słuchajcie, jedna rybka złapana. Mała to mała, ale jest. No, pół godziny chodzenia to nie jest tak wiele. Już jedna rybka jest. Tak jak, także no mówię. Tak jak przeczuwałem, łowienie mocno jesienne, czyli jak najwolniejsze prowadzenie przynęty, o ile się da, bo jeżeli nurt jest mocny, to się nie da. No ale przede wszystkim spokojniejsze miejsca, wolniejszy nurt i miejsca głębokie. Prowadzenie przynęty najlepiej jak najniżej dna, czyli te ryby są jeszcze przyklejone do dna. Przede mną kolejna miejscówka, także nie przynudzam, biorę się dalej za łowienie. Najśmieszniejsze jest to, że jeszcze w tym roku to drzewo tu nie leżało. Że widzicie, rzeka się zmienia. Jest całkowicie inna jak była. A, było branie, wyszedł tam z tych, spod gałęzi wyszedł. Też ładna miejscóweczka, trochę szybki nurt jest. Nie spodziewam się tu ryby, ale... Ale... O! Jest, patrzcie! W takim nurcie! W takim nurcie! Oż poszedł! Poszedł! Ale... No to już taki był fajniejszy. Ze 35 miał, myślę. Wyszedł z tych krzaczków tam. Mamy kolejną rybkę. Taki trzydziestaczek gdzieś. Kropki ma, może taki... Taki po prostu kolor. A no i do wody leci. No, to ja już zakończyłem dzisiejsze łowienie. No tak jak widzieliście, dwie ryby siadły, jedna spadła, jedna odprowadziła. Jakieś tam pojedyncze dotknięcia, też brania. Także nie było źle, rozpoczęcie sezonu myślę spoko, ważne, że są ryby, także udało się otworzyć sezon z rybami, z pstrągami. Sezon otworzyłem wcześniej, nie w maju, mamy kwiecień, także sezon otwarty wcześniej w tym roku i myślę, że już tak pozostanie. Także na ten moment był to pierwszy mój wypad i na razie ostatni w tym okresie. Teraz skupiam się na majówce, później w czerwcu może jakieś sandacze, ewentualnie może w latach nic się nie będzie działo na jeziorach, to tu wrócę na rzekę próbować te pstrążki dalej tutaj dłubać, no ale zobaczymy. Myślę, że wypad mega udany. Jeżeli Wam odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Na pewno motywuje mnie to mocno do działania, także w tym odcinku to wszystko. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku już majówka. Trzymajcie się, pozdrowionka, piona.